Profesor Paweł Rakowski jest naszym gościem. Przenosimy się na Bliski Wschód i przyjrzymy się tam wydarzeniom, które tam się dzieją. Ten Bliski Wschód trzeba potraktować trochę szerzej, bo Południowy Kaukaz nie jest Bliskim Wschodem, ale tam rozegrała się bitwa, wojna, którą przegrali chrześcijanie, Ormianie z Arcachu, zwanego też Górskim Karabachem. Zostali pokonani przez koalicję muzułmańską, z jednej strony Azerów, że mówią językiem tureckim, ale Turkami etnicznymi chyba nie są, bo to bardziej skomplikowana historia, i Turków, którzy dostarczyli nowoczesną broń, chociażby drony, którymi właśnie pozycje azerskie zostały zniszczone. Wszystkiemu przyglądała się Rosja, najpotężniejsze państwo w regionie, jedno z najpotężniejszych krajów świata, państwo prawosławne, chrześcijańskie, które w tym przypadku chrześcijan jakoś bronić nie chciało. Paweł Rakowski, jak to widzi? Dlaczego? No cóż, Władimir Putin wygrał wojnę, której nawet nie wziął udziału de facto. To jest fakt. No i to jest smutne, że dzisiaj rano w suszy odbyły się muzułmańskie adna, czyli to wezwanie do modlitwy poranne. Prezydent Alijew, oficjalnie świecki, cieszył się na Twitterze z tego faktu. No, klęska Ormian jest oczywista. I co można zrobić? Jeszcze popatrzmy na to troszeczkę szerzej, to znaczy zmiany polityczne, które zaszły w Armenii w ostatnich latach, czyli premier Paszynian, który w tych trudnych możliwościach starał się jakoś dryfować w kierunku zachodnim, najprawdopodobniej nie utrzyma swojego stanowiska w związku z rozgoryczeniem, jakie panuje w Armenii, w związku z decyzjami niepokojowymi, tylko z zawieszenia broni, zakończenia wojny, tak? Tak więc trzeba współczuć Ormianom, ponieważ ich przyszłość nie szykuje się. Nie ma jakiegoś wielkiego optymizmu w losie tego kraju i tego całego regionu, w którym tak właściwie Rosja rozdaje karty, Rosja przy udziale tureckim. To jeszcze jedną rzecz o Armenii musimy powiedzieć, bo wiele osób wybiera się i podróżuje po Turcji. Bardzo na pewno to są ciekawe i przyjemne wycieczki. Jadąc zwłaszcza po wschodzie tego kraju, napotykamy często na opuszczone kościoły, na klasztory, w których już nikt się nie modli, na jakieś pałace, zamki, które również nie mają pozornie swoich gospodarzy, ewentualnie mogą być miejscami turystycznymi, na których będą zarabiać Turcy. Chrześcijańskie kościoły na wschodzie Turcji skąd się wzięły? Dlaczego święta góra Ararat jest symbolem Armenii, tak? No to pamiętajmy o tym, że ta dzisiejsza Armenia to jest państwo rumiańskie, to jest wynik różnych kompromisów pomiędzy Persją, Rosją Carską i Otomanami, a realny, tak właściwie żywioł ormiański, jak i też w ogóle ta kultura ormiańska, to jest lwia część dzisiejszej wschodniej Turcji, z jezioro Van i dalej jeszcze Trabzon i tak dalej. Tak więc pamiętajmy o tym, jak będziemy tam podróżować w lepszych czasach. Być może. To teraz do Bliski Wschód. Donald Trump. To jeszcze nie są policzone wszystkie głosy w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj okazało się, że Joe Biden stracił tę liczbę głosów, którą upoważniała go do przedstawiania się jako prezydenta elekta. Ma w tej chwili 259, przynajmniej według ostatnich informacji. Z kolei Donald Trump zyskał kilka głosów z Alaski. Te głosy ciągle są liczone. Pomijając ten fakt, prezydent Donald Trump, państwo słyszycie o nim różne rzeczy, jak będzie wspominany na wschodzie. Na Bliskim Wschodzie, 4 lata bez wojny to jest naprawdę bardzo dużo. Kolejna bardzo ważna sprawa. Rozpoczęty proces pokojowy. Można oczywiście tak właściwie trochę się irytować tym, że z całego tego procesu pokojowego matka wszystkich wojen, czyli kwestia palestyńska, została tak jakby pominięta. Ale też umówmy się, w chwili obecnej tak właściwie coś trzeba zrobić i konstruktywna propozycja Donalda Trumpa, czyli właśnie zawieranie sojuszy pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi, jest czymś takim konstruktywnym.
konstruktywnym, tym bardziej, że Chiny wchodzą na, do tego regionu 400 miliardów dolarów chińskich, znaczy amerykańskich dolarów, ale chińskiego kapitału czeka, żeby wejść do Iranu. Już tak właściwie słynny tweet Mohammada Javad Zarifa, szefa irańskiego MSZ-u, że za 70 dni Donald Trump odejdzie, a my tu zostajemy. Znaczy jest pewnego rodzaju wyraźnym komunikatem odnośnie tak jakby nawrotu tej polityki konfrontacji. Polityki konfrontacji, która w ostatnim, szczególnie w ostatnich 12 miesiącach, tak właściwie w ogóle nie istniała. To znaczy, proszę zobaczyć, że proces pokojowy trwał w najlepsze. To znaczy, teraz do Bahrajnu i do Emiratów Arabskich miał dołączyć Sudan, Maroko kolejne w kolejce. Rozpoczęły się rozmowy izraelsko-libańskie. To w ogóle jest niesamowite. To jest zasługa Donalda Trumpa. Tak właściwie ta wizja tego bloku Izraela i państw i Arabii Saudyjskiej, no, wydawała się czymś bardzo konstruktywnym, nawet już dla naszych interesów, to znaczy przede wszystkim dlatego, kto będzie eksplorował i eksportował gaz śródziemnomorski. Tutaj akurat ścierają się interesy i Rosji, i Turcji, i Arabii Saudyjskiej, i Kataru, i Ameryki. To jest jeden wielki chaos. Donald Trump tak właściwie, no, była wizja tego jakoś uporządkowania i zrobienia biznesu, bo Donald Trump generalnie, to, co trzeba przyznać, wniósł do tej polityki coś, co jest bardzo zrozumiałe w regionie, a nie do końca może w Europie. To znaczy wszelkie frazesy ideologiczne tak właśnie zostały odsunięte i typowy pragmatyzm ekonomiczny, zysk oraz przede wszystkim okazuje się, że to było skuteczne, ponieważ zawsze lepiej jak panuje pokój, chociażby nawet i zimny pokój, niż gorące napięcie polityczne czy też jakiś konflikt, który i tak już wiemy, że w zmieniającym się świecie już jest troszeczkę fikcyjny. To znaczy, jak już mówiłem, świat arabski tak właściwie obawia się tego, co może oznaczać życie pod dominacją chińską. Tak więc troszeczkę tak kwestia chociażby sprawy Palestyny odeszła. Demokraci tak właściwie poza frazesami nie mieli nic do zaproponowania. Tak? Teraz słyszymy o tym, że obóz prezydenta Alekta, czy też może nie prezydenta Alekta, nie wiadomo, ale że demokraci zamierzają tak jakby wrócić do sprawy palestyńskiej. No ale co oni samim Palestyńczykom mają do zaproponowania? Nic. Absolutnie nic. Te wybory miały bardzo ciekawą sytuację, ponieważ Donald Trump nie tylko startował przeciwko demokratom, ale przeciwko establishmentowi z Hollywood, ale przeciwko establishmentowi z sieci głównych telewizyjnych, z których Amerykanie czerpią swoje informacje. W 2016 roku wykorzystał media społecznościowe do bezpośredniego kontaktu z wyborcami. W tym roku było to niemożliwe, ponieważ zasięgi Google, Twitter, Facebook i inne sieci społecznościowe zmówiły się, by chociażby sprawy kłopotliwe dla Joe Bidena, jego kwestia finansów, jego rodziny i sposobów, jaki zarabiał Hunter Biden, nie dostały się do amerykańskiej świadomości publicznej, dlatego że były zwyczajnie blokowane. Twitter, jak się okazuje, też ma blisko wschodnie powiązania. No przede wszystkim akurat Walid ibn Talal, miliarder saudyjski, jego majątek co prawda stopniał w ostatnich latach kryzysu do 13 miliardów dolarów z 20, niemniej jest pokaźnym udziałowcem właśnie Twittera oraz szeregu różnych innych interesów powiązanych między innymi z Apple czy siecią NBC. Jest osobiście skonfliktowany z Donaldem Trumpem, ale przede wszystkim też chodzi o to, że jest nowe dla opinii bliskowschodnich, stoi na czele puczu Ibn Salmanowego, czyli jest rywalem obecnego następcy tronu saudyjskiego, który jest ściśle powiązany z Donaldem Trumpem. Tak więc tutaj akurat oczywiście ta rywalizacja na arenie saudyjskiej oznaczają miliardy dolarów. Niemniej akurat to też mogło mieć swój związek z tym, że jednak tutaj właśnie ten prywatny kapitał, naftowy kapitał jednak wolał
żeby Donald Trump no, miał utrudnione życie w trakcie kampanii wyborczej niż ułatwione. Tak? To jest bardzo, bardzo znamienne, że akurat te pieniądze, że akurat właśnie taka sytuacja miała miejsce. Pewno w uszach szejków arabskich bardzo miło zabrzmiała zapowiedź Joe Bidena, że zaprzestanie szczelinowego wydobywania ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych. No nic fajniejszego niż to, że odejdzie jeden z konkurentów do rynku. No tak, no ale to znowu oznacza to, że cały region, ale i tym samym cały świat będzie tkwił w pewnego rodzaju stagnacji, no bo pamiętajmy o tym, że tak właściwie kryzys finansowy, który akurat jest spowodowany między innymi koronawirusem, jak i też przede wszystkim brakiem zapotrzebowania na ropę naftową w dużej mierze powoduje pewnego rodzaju kreatywne i konstruktywne rozwiązania przede wszystkim. No to akurat właśnie między innymi wejście Saudyjskiej do biznesu gazowego na Morzu Śródziemnym jest jak najbardziej konstruktywne, chociażby z tego względu, że te złoża gazu na przykład znajdują się na wybrzeżu libańskim. A Liban to jest państwo chrześcijańskie, które w chwili obecnej nie może wydobywać tego surowca, no pomijając oczywiście kryzys wewnętrzny, ale też jeszcze jest kwestia sporu z Izraelem. A jaki jest spór pomiędzy Libanem a Izraelem? De facto żadnego nie ma, tylko no oczywiście jest jedna organizacja, która w tym Libanie jest, no i która realizuje nie libański interes, tylko irański interes. A wiemy też o tym, że jeżeli wejdą Chińczycy z kapitałem do Iranu, to już nie będą irański interes, tylko chiński interes. I całość się zapętla w absurdalną w sumie już rzeczywistość, której tak właściwie ten konflikt niby ma trwać, nie wiadomo po co. A zakończmy to jeszcze, skoro mówimy o pieniądzach, że pieniądze wymyślili Fenicjanie, a więc na pewno się na nich znają również ich libańscy najbliżsi potomkowie. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tyle, proszę Państwa, na temat Bliskiego Wschodu. A teraz ciekawostka medyczna. Akcja Uwolni się od raka. Sebastian Jaworowski, prezes Fundacji L, będzie naszym gościem.